Zaraz jakaś rosyjska. Aha, w Petersburgu, znaczy w Leningradzie. Ja sama góra, no w dupę je rozwiewa Migusa. Czy to masz ta Rosja? Jak nie problemy wewnętrzne, to zewnętrzne. Ciełem łeb temu wężowi głupiemu. Ale z dławi jest takie małe powstanie. Chyba, chociaż oni ostro tutaj lecą. Nie obijają się. Lecą, kurwa, tam wojsk nie było. No. Te. Proszę mnie tak nie robić. Położycę z frakcji. Polsz. Chcę atakować tu. O nie, sam nie mam. Ja pierdolę, już prawie trzecie. No. No ja będę leciał zaraz. To nie wiem, zaatakuję może Kasfra na koniec. Chociaż czekaj, za 30 dni? Dla jajec. Uzasadnij cel wojenny. On będzie na mnie uzasadniał. To jeszcze wojenny cel. On na mnie uzasadnia cel. A ty możesz mnie wyrzucić z frakcji? Czy nie da rady tego zrobić? Jak na mnie klikniesz i wyrzuć z frakcji? O kurde. Czyli mogę. Taki z niego jegomość. Taki z niego jegomość. Ale co się stało? Wypowiedział mi woj. Kurwa, już prawie mam atomówki. Atomówki, kurwa. Zostaw te atomówki. Stop z tymi wszystkimi. Co tu się dzieje? Pierwsze rozbiory Polski. Ta, srory, zobaczymy. Kurczę, synu. Zatrzymał czas, żeby nadążyć, co się dzieje w ogóle. Nie no, dobra, nie historycznie. Po 41 to winien Rosję atakować. Ale że Polska przeżyła do 41, to trzeba naprawić. O, co za... To ci tam pomoże. Japonia przyjdzie z pomocą. Japonia jest komunistyczna, ale należy do tego gówna. Ale ma ze mną pakt. Co za gówno. Dobra, Berlin zaraz będzie zajęty. Dzieje. Moskwa też będzie zajęta zaraz. Berlin i Moskwa padają, dobra. W prawej stronie, tak? Wszystko zaplanowane, dobra. Będzie co dzielić. Krótko idzie, co? W razie w ogóle. Ona nie pomaga. Nawet mi wojny nie wytoczy. On się sprzymierzył z Japonią i z Mandżuką. Ojej, co to się stało? To Niemcy zaczynają dzielenie. To kurwa, chuj, ja mogę zrobić. Siadamy do tego stołu. A wiesz jak zaznaczać? Ale wiem. Musi ci wyjaśnić swoim przykładzie. Najtańsze, co mogę zrobić, to wyzwolenie Śląska za 43 te gwiazdeczki, ale ja mam tylko 24 gwiazdeczki. Boże, kim? O, ale kurde. Ej, co ja teraz mam zrobić, bo ja nie mogę wyjść w ogóle. Dobra. Taki noob w ogóle, ty gdzie? Rage quick. Następnym dniu, klikamy go i sami pytamy. Obraził się chłop. No, długo się ładuje. Nawet na moim Uber sprzęcie. Zobaczymy. Ty, ale zgadz. A nie widział. Ale będziecie je. Nie, bo w Europie gramy. Tak. Albo ZSRR, albo Francją. Albo Wielką Brytanią, na czym chcesz. Albo Włochami, o. Ty rzeczywiście, Włochami, no. No. I od razu byś miał wojnę z Etiopią, no ale... Ja się z nią męczyłem rok czasu, a komputer miesiąc. Tak, wyłączyłem historyczne cele. Jeszcze tu mam własne zasady gry, na przykład wzmocnij Polskę na pół. Nie no, że to niepodległości. Po podbiciu? Co tamten? Co mówisz? A gwarancji, tak? Gwarantuj niepodległość. Zablokowane. Zablokować? Może tak, bo rzeczywiście, bo wszystko się... Tak. Land lease dozwolony, licencja na produkcję, wyzwalanie krajów, dostęp wojskowy, cofanie gwarancji, opuszczanie frakcji dozwolone,
Wyrzucenie z frakcji, przejęcie przywód frakcji, przewroty może zablokowane czy dozwolone? Niech będzie. Desanty powietrzne dozwolone? Tak, tak. Dobra, wszystko. No to wszystko jest domyślnie z wyjątkiem tego. Gwarancji, dobra. Go. Wracałem sobie ziemię łowić. I już tam, jak jest odłączam to namysłowa ta droga, to ja sobie, bardziej już namysłowa jak się wyjeżdża, jest ten mostek i ta fajna droga na łączany się zaczyna. A tutaj pauzę, bo ja muszę ogarnąć sobie te decyzje, bo ja nie wiem, co oni mają tutaj w ogóle. No, możesz zapauzować. Na 30 sekund i teraz będzie właśnie. I ten, i kurwa co? Ale mają małe drzewko. I typ kurwa stoi po szerokości na środku i ja tak, o co chodzi? Ja patrzę się, jakaś młoda dziewczyna kurwa za kierownicą, starszy facet obok, tak pokazuje mi, sorry, wysiada i chyba córkę chciał uczyć jeździć, a tak kurwa prawie się kurwa drogą wjebała. No, no. Na drodze. Weź. O, zaopatrzenie wojsk w Etiopii, dobra. No tam ta Etiopia. Kurwa, on ma słabych generałów, ale ma Sebastiana. Sebastiano Visconti Prasca, to będzie mój główny generał. Zostaje się awans. Będzie spuszczać wszystkim w pierdol. No. Kurwa, ale bieda. Ale kurwa, Włosi mają chyba najfajniejszą ciężarówkę, tego Fiata. Fajnie to, o to wygląda. Dobra, badania atomowe, rozpocznij. Nie zastraszysz Rzeczpospolitej. O kurwa, oni jeszcze ropy syntetycznej nie mają. Co za biedaki. A to jest wojna już wypowiedziana, tak? Z tą Etiopią? Tak, już trwa. No. Mhm. A tu mam jakieś lotnictwo? O, mam. O. Wolne fabryki. Wolne stocznie. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. O Boże. Cześć, to mam 24, jeszcze 6. 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze. O proszę. Wolne stocznie. Kurwa, nagrywania nie włączyłem. Dobra, jebać. Coś mi się wydaje, że to będzie epicka walka. Oj, będzie epicka. Takich rozbiorów to sam Führer nie widział. Wiesz co, a wiesz, jak ona mnie wkurzyła? A ja do niej. Ja mówię, pani, czy pani tutaj mieszka? No nie. Ja mówię, przychodzi pani od 10 i żegna. Te murzyny w ogóle mają lotnictwo? Chyba nie. Robię reformę rolną, bo Polska Republika Chłopska mnie tutaj zajmie. Już tak miałem. I naprawdę tak się nazywa, nie? Polska Republika Polska, no. Taki byłem zaskoczony. Bo to jest na modach jakiś, kurde, bo to normalnie, znaczy nie na modach, na tych dodatkach, bo normalnie tego nie było nigdy. Ale Polska ma jedno z najlepszych drzewek w grze. Nawet jak widziałem różnych tam pro graczy, to też tak mówili, no niesamowite. Jeśli chodzi o rozbudowanie. Ja nie wiem, w czym wy mieliście problem z tą Etiopią, jak ja im kurwa taki wpierdol robię, że ja pierdolę. I co, zajmiesz zaraz stolicę, czy? No kurwa, że ten, za 30 dni ten, zdobędę. Coś pisze na czacie, jakiś pogromca czegoś, pogromca labiryntu Dalna. Właśnie dzisiaj oglądałem sobie, bo akurat włączyłem sobie live, nie? Kapitan Bomba live, bo jest taki super kanał. I w labiryncie Dalna. Czarodziej dupy. Epicka przygoda, elf, krasnolud i czarodziej wyruszają do magicznego labiryntu Dalna, w którym jest coś tam smok, w którym zaklęty jest duch dupy. Duch dupy, tak. Genialne.
Kto to wymyślił? Walaszyk. Wiesz, że to jest ogólnie opis tego talizmana? Bo, ale serio, on się wzorował na talizmanie, na okładce z gry z talizmana. No. Tylko dodał te smaczki. Na okładce talizmana też masz ten krasnoluta, elfa i czarodzieja. I też masz smoka, co nie? Mhm. Epicka przygoda. A wy czemu nie atakujecie? Marsz kurwa, napierdalać. Raus. Ale cisza, spokój, kurwa, wszyscy skupieni. Ja gram na luzie. Ja nie wiem, co jeszcze Polska robi na mapie. O kurwa, co to za czołg? Takie coś chyba nigdy nie powstało, tylko było na papierze. Duke 2. Anschluss Austrii. Kto to kieruje tą rzeszą? A. Coś się szykuje. Jakiś niekompetentny gracz. Bandyta. Już bije. O, mówię, bandyta. Bandyta. Żaden bandyta, misja pokojowa. No, no. Nękali tam Niemców, to mają. Nie chcieli być komunistami. Tak właśnie musiało być. O. Nie podoba mi się to. Łatwo poszło. Staje się coraz bardziej kompetentny. Kiedyś z Luksemburgiem walczył do 48. I nie zajął. A już wszystko, desant próbował z powietrza. Tak, morski nawet z rzekami, wiesz, uboty rzekami puszczał. No, wszystko. Czekaj, oni coś jeszcze mają? Bo mam pomnik. A mają w Ameryce Południowej chyba? I nie wiem gdzie jeszcze. Nad Brazylią taki mały skraweczek. Oni ogólnie są i w Ameryce i w Indiach mają, jeśli się nie mylę. No. W Indiach mają ten taki mały tam gdzieś w Chinach. A raz w Chinach, no. A to mogą się jebnąć akurat. A nie, to nie ten okres, sorry. Ja mówię o latach 1700-1800. No, że Holandia była wtedy bardzo, bardzo silna. Nie? Kolonie miała. Tak, kolonii bardzo dużo. Uprzejęłem. Jak rozwiniesz, to masz, jak zajmij wszystkie regiony, rozwiniesz to wtedy zostało Curacao jedno, nie? No. Takie coś. A gdzie to jest, to już mnie nie pytaj. O, nieważne, przejęłem. Tylko jeszcze coś, tak? O kurwa, nie mam punktu. Biedak. A, to jest... Pomiń, nie? Ty, gotowe. Nie gadaj. Hindiabelanda to jest holenderskie? Ja. Przecież ty to wiesz potentatem. Tam jest tyle gumy. Koło Malaja, nie? Wczoraj się zachwycaliśmy, że to takie bogate. A to, no? Tutaj pod to kliką. Wyspa. Tak, i tu jest Hindiabelanda. No. Zobacz, między kliką a Australią. To pomiń dawać, nie? Te kurwa, no. Całe te arpileaki. Ale ty możesz to przejąć, czy tylko satelitę zrobić? Nie wiem. Poddany. No, to jest twój poddany teraz, tak? No. O, zdobyłem coś nawet na tym. To będzie ci i tak wysyłał i dawał, więc... Będzie. Taka Holandia niepozorna. Się dorobił na cudzym mieszczeństwie. Jak mam zrobić wielkie Włochy? A tu to jest. O kurwa. Dobra, roszczenia wobec Jugosławii, rozpocznij. Ona jeszcze wierzy właśnie. Każdej godziny. A czy pani. Ja nie wiem, nie ma mieszkań. To ona szybko, ale ona tak szybko zrobiła się. Miała przyszła, usiadła się. Rozbił ci się Hindenburg. Ani